Z nami Krzysztof Cegielski, który był członkiem jury drugiego Festiwalu Polskich Filmów Sportowych. Krzysztofie, jest tobie bliski Żużel, dlatego chciałam cię zapytać o film Czas reżyserii Marcina Majewskiego, który zdobył tutaj Nagrodę Publiczności. Ważne są takie tematy, które Marcin Majewski poruszył w swoim filmie. No, dla mnie to jest ogromna przyjemność być tutaj i móc uczestniczyć w tym festiwalu. Piękne filmy, sport jest nam bliski, mi bardzo, a Żużel wyjątkowo, więc po raz kolejny obejrzeć film Czas z Tomkiem Golobem, no to tego nigdy za wiele, więc myślę, że fajnie, że ten film dalej istnieje, żyje i jest tak promowany i na takim festiwalu zaistniał i odniósł duży sukces. Sam w nim gdzieś tam uczestniczyłem, wypowiadając się o Tomku, który jest dla nas wszystkich i nie tylko w Żużlu ogromną legendą i no, historią. Więc choć uważam, że tak naprawdę film o nim dopiero powinien powstać, o jego karierze i o jego walce w sporcie, bo na razie oglądamy to, co się wydarzyło po wypadku i to też robi wrażenie, ale myślę, że największe wrażenie, znając historię Tomka Goloba i w ogóle historię klanu Golobów, no to myślę, że ktoś powinien, może Marcin, może ktoś inny, ale to mu wyszło dobrze, więc może Marcin powinien zająć się filmem o karierze Tomka Goloba, bo myślę, że ona byłaby jeszcze bardziej ciekawa niż historia po wypadku. Tam też miałbym kilka słów do opowiedzenia w tym filmie o karierze, bo myślę, że każdy żużlowiec, zwłaszcza ci, którzy z Tomkiem rywalizowali gdzieś tam na poziomie Grand Prix czy Mistrzostw Polski, to mógłby opowiadać godzinami o Tomku Golobie, więc dobrze, że Tomek istnieje w takich okolicznościach i dzięki takim filmom możemy wspominać jego historię. Skoro jesteśmy przy Marcinie Majewskim, chciałam ciebie zapytać o tą współpracę z nim. Wiemy, że kończy współpracę z Canal+. Mogliście razem współpracować przez długi czas. Opowiedz nam, zdradź trochę kulis. No ja bardzo żałuję, że Marcina już nie ma. To mnie bardzo zaskoczyło. Nie wiem, jak bardzo zdradzę tajemnicę, ale 2 dni wcześniej rozmawialiśmy i mieliśmy ogromne plany od stycznia Mistrzostwa Australii. Nawet myślałem, że razem pojedziemy do Australii i będziemy komentować czy transmitować Mistrzostwa Australii. Chętnie bym się wybrał, ale no, takich planów aż nie było, ale takie transmisje od stycznia miały być. Może będą w Canal+, ale już niestety bez Marcina, z którym tak naprawdę wiele sezonów razem przepracowaliśmy, jak się okazuje, ale każdy sezon tak szybko zlatywał i za chwilę był kolejny, że dopiero teraz mamy okazję powspominać to, co się działo i ile było historii. Ja ze swojej strony nawet to Marcinowi już powiedziałem, że czułem się jak w domu, takim dobrze zorganizowanym. Przyjeżdżałem, nigdy nic się złego nie działo, wszystko było przygotowane. Czułem się właściwie jak jakiś gwiazdor. Wpadałem, opowiadałem to, co widziałem i wyjeżdżałem, więc to świadczy o tym, że jednak ta organizacja była bardzo dobra, na najwyższym poziomie. Ja też mam, myślę, że jestem jedną z niewielu osób, które miała przyjemność uczestniczenia właściwie we wszystkich transmisjach różnych telewizji, różnych stacji, różnych szefów w sporcie żużlowym. I widzę ten progres i zmiany. Kiedyś był Polsat, TVP Sport, Canal+, w tym wszystkim uczestniczyłem i pamiętam, ja doceniam każdego. Marcin Wójcik, Tomek Lorek, Polsat, tam chyba pierwsze moje były jakby próby po wypadku uczestniczenia w tych transmisjach. Później TVP Sport z Rafałem Darżynkiewiczem na czele. To widziałem ogrom pracy. To właściwie widziałem, jak Rafał i ekipa cała, zwłaszcza Rafał,
próbowali naśladować Ligę Mistrzów piłkarską i ten cały scenariusz próbowali wrzucać w żużel. I to były inne czasy, walki z prezesami, przerzucanie kabli, tak, przez płoty, żeby dostać się z transmisją. No i później Kanal Plus, który wniósł żużel na absolutnie najwyższy poziom i współpraca wszystkich po kolei, z którymi miałem przyjemność. Grzesiek Milko, Piotrek Olkowicz, Daria Kabała. To były piękne chwile. No i później Marcin z całą ekipą, który zarządzał tym, zrobił taki kolejny krok do przodu i dzięki temu dzisiaj żużel, gdzie się nie pojedzie, bo wewnątrz oczywiście widzimy same problemy w żużlu i nic dobrego się nie dzieje, tak jakbyśmy tak siebie posłuchali nawzajem, ale jak się posłucha ludzi z zewnątrz, którzy patrzą na żużel, no to nam zazdroszczą, że tak się jakby wszyscy zorganizowaliśmy. I telewizja też bardzo pomogła w tym, żeby ten żużel był na dużo wyższym poziomie. No, a Marcin za to odpowiadał w ostatnich latach, więc wykonywał to bardzo dobrze. Był taki czas, że tego żużla było w różnych telewizjach tak naprawdę pełno, tak? Polsat, TVP, Kanał Plus. Dzisiaj Kanał Plus tak naprawdę, można powiedzieć, jest wiodącą stacją telewizyjną. My w okresie zimowym żyjemy transferami tak naprawdę. Kibice żużla żyją transferami. Transfery dziennikarzy też jeszcze kiedyś były na porządku dziennym. Ja podejrzewam, że ciebie też różne telewizje namawiały do tego, żeby komentować mecze czy turnieje, które się ukazywały w danej stacji. To u was w tym zawodzie, można powiedzieć, że jesteś teraz dziennikarzem, można powiedzieć, tak? Też jest takie podpływanie, takie rozmowy, że może przyjesz do mnie, ja ci dam więcej, tu będzie ciekawiej. Powiedz, to też tak wygląda u was, u fotoreporterów, u dziennikarzy. Reporterów jest podobnie, tak jak w tym sezonie transferowym, w okresie pomiędzy jednym sezonem a drugim? No ten okres transferowy wygrał Marcin Majewski, nie podobno właśnie w związku z tym, z tą historią, nie Doyle, nie KK, tylko Marcin, więc tak było, chociaż teraz nie ma takiego problemu, bo właściwie Kanal Plus ma wszystko i sobie gospodaruje jak chce właściwie, ale no wcześniej, kiedy każdy poziom ligi był w różnych telewizjach, no to faktycznie i zwłaszcza jak już ja na poważnie zacząłem współpracę z Kanal Plus, no to nie mogłem sobie pozwolić, tak jak kiedyś będąc TVP Sport, że właściwie byłem na meczach ligowych TVP Sport, na Grand Prix w Kanal Plus. Dla mnie to była komfortowa sytuacja, ale to nie mogło trwać wiecznie i jednak trzeba było się zdecydować na coś. Ale jakoś też się tak szczęśliwie ułożyło, że to właśnie Kanal Plus no, zaczęło przejmować coraz więcej tych eventów, rozgrywek ligowych, więc ja jakoś nie kojarzę historii, żeby ktoś mnie bardzo tam namawiał. Cieszę się, że zawsze właściwie jestem przy tych najważniejszych imprezach i z tego się najbardziej cieszę. Zawsze za mną się ciągnie, to też związane z tym, że z tymi prezesami, działaczami tam różnie bywało i trzeba było mocno się pchać, żeby tym żużlowcom gdzieś tam pomagać. Nie zawsze rozumiano to. Teraz to się już od kilku lat bardzo zmieniło i jest pozytywnie i raczej czułem, że wiele osób, decydentów, prezesów Polskiego Związku Motorowego no, pracują nad tym, żeby mnie nie było jednak w tej telewizji. I to pamiętam od lat. W TVP, w Kanal Plus. Wszystko fajnie, ale żeby może cegła tam przestał komentować, bo za dużo opowiadam. Może faktycznie za dużo opowiadałem, ale to się wszystko gdzieś zbilansowało i oni przestali chyba wywierać presję. Ja może też nie widzę też powodu, żeby krytykować nasze władze żużlowe, jak to wszystko tak naprawdę już przechyliło się na stronę zawodniczą tak naprawdę i nie ma się czego czepiać, tak generalizując, więc teraz jest dużo, dużo spokojniej niż kiedyś. Zawodnicy w tej chwili po tych wielu latach twojej działalności, pomocy zawodnikom,
też nie do końca jeszcze jakby wiedzą, co jest słuszne, a co nie, tak? Bo też rozmawialiśmy o tym, że niektóre postępowania zawodników, decyzje, które podejmują, dla ciebie są cały czas niezrozumiałe, a mi się wydaje, że ten model twój, te lata współpracy, przeglądania tych umów, papierów, jakby powinny powodować, że no, zawodnicy nie powinni takich błędów sprzed 10, powiedzmy, lat popełniać, bo tych spraw jest, tak jak mi wspominałeś, bardzo dużo tych zapytań, tak? Tych wątpliwości, które później jakby sprawiają to, że pojawiają się kłopoty, tak? Z których ciężko gdzieś tam wybrnąć i efekt jest taki, że sprawy się w różny sposób kończą, tak? Teraz to się bardziej jakby ukierunkowało na tych najmłodszych. Rodzice popełniają, wiadomo, kluby, prezesi, już pełen profesjonalizm i przejmują tych najmłodszych 13, 14, 15-latków, którzy chętnie od razu z rodzicami wchodzą, bo widzą dużą markę klubu, słyszą o tych Galacticos, tak, i współpracy z Gregiem Hancockiem, z Bartkiem Zmarzlikiem, nie wiem, z kimkolwiek innym moglibyśmy wymieniać i to robi wrażenie i idą w ciemno i później nagle dzwonią, że mają kontrakt na do końca życia właściwie podpisany i co z tym zrobić? Ja mówię, no już nic. Możecie prosić klub, żeby poszedł wam na rękę, a kluby, prezesi nie są jakby skłonni ku temu, żeby odpuszczać jakimś talentom, które udało im się przejąć. Więc mam wrażenie, że to dotyczy coraz te kłopoty, coraz mniejszych, coraz młodszych zawodników. I te transfery, dyskusje też już obniżają się bardzo wiekowo, ale to jest naturalne, no, bo tak jak w każdej innej dyscyplinie. No, piłkarze też już o wieku 10-12 lat to już po przejściach są piłkarze, prawda? W różnych klubach, w różnych akademiach, więc w żużlu to coraz bardziej przypomina właśnie piłkę nożną i inne takie poważne dyscypliny. A jeszcze rodzice za tym nie nadążają, więc i menadżerowie, bo tych też już jest coraz więcej i to też świadczy o sile dyscypliny, bo myślę, że wy też, ja też, nie każdego znamy już w żużlu, a kiedyś właściwie wszyscy się znaliśmy i każdy wiedział, kto kim jest w parku maszyn, a teraz i dziennikarze są w takiej ilości, że nie każdego się zna i ci menadżerowie i różne osoby, które zaczęły się interesować żużlem no, jako taką poważną dyscypliną. Dzisiaj gościliśmy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem i jednym z gości, którzy byli z nami, był Janusz Kołodziej. Było tam dużo dzieci. Zorganizowaliśmy to spotkanie w ramach festiwalu, ale tak naprawdę po tym spotkaniu zdaliśmy sobie sprawę, jakie to spotkanie było ważne. Ponieważ taki zawodnik mówił o tym, że są duże problemy, że sport to nie tylko zdrowie, że sam Janusz Kołodziej przyznał się, że otarł się o depresję w tym sporcie. Czy to mówienie głośno o tym, i może właśnie trochę tego brakuje w sporcie żużlowym, żeby ktoś głośno o tym powiedział, że są takie problemy właśnie. Rano spotkałem się z profesorem Janem Blecharzem. Psychologiem, który no, wspólnie z profesorem Żołądzią odpowiadali za sukcesy Adama Małysza, tak, skoczków. I on od 9 lat w Polskim Związku Lekkiej Atletyki współpracuje z całą grupą psychologów i prowadzą lekkoatletów. I widzimy nawet teraz ukazała się lista chyba nominowanych do Sportowca Roku, Przeglądu Sportowego, czyli najważniejszego plebiscytu dla sportowców w Polsce. I tam największą ilość stanowią lekkoatleci. No, sukcesy u nich jakby sypią się z rękawa. I to jest jedyny związek, który kompleksowo zaczął zajmować się od kilku lat pod kątem psychologicznym zawodnikami. Profesor Blecharz jakby jest w stanie ogarnąć kilku tych najważniejszych, czy tych, którzy mają największe sukcesy, ale tam jest cała grupa psychologów, którzy zajmują się tymi najmłodszymi też lekkoatletami i ich jakby też pod tym kątem mentalnym przygotowują do tego sportu, więc myślę, że to jest bardzo poważny temat, bo teraz jest w ogóle jakiś taki wysyp sportowców z depresją i z historiami bardzo trudnymi. Janusz
nie wiem, czy się otarł, czy był wielokrotnie w tej depresji, bo pamiętam, jak w 2010 to kończył karierę i czy chciał robić rok przerwy. Tak mu powiedziałem, że jak chce robić rok przerwy, no to myślę, że już nie będzie do czego wracać. Więc później na szczęście zmiana klubu i wszystko pozytywnie się gdzieś tam zakończyło, ale no to myślę, że wielu takich sportowców jest nic, i nie tylko w żużlu, więc myślę, że to jest wyzwanie i problem, z którymi w związkach powinni się zająć, w żużlowym, w każdej innej dyscyplinie. Rozmawialiśmy o piłce nożnej, to myślę, że też jest teraz na etapie mundialu, to widać, że nawet słuchając piłkarzy czy trenera kadry, jakby widać problemy z krytyką i to słychać i widać gołym okiem, więc myślę, że to, co dzieje się, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych pod tym kątem mentalnym, w wielu innych krajach rozwiniętych, to w Polsce wciąż brakuje. Myślę, że to jest czas, żeby też zainwestować, bo inwestuje się mnóstwo pieniędzy w różne projekty w związkach, to myślę, że w psychologów czas najwyższy, bo to są historie naprawdę bardzo trudne tych sportowców. Jak patrząc też na sport żużlowy, to ja jestem też pełen podziwu, bo Rafał Wilk, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, no też po ciężkiej kontuzji, no odnalazł się w życiu, super, 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 jest super zawodnikiem, paraolimpijczykiem. Ty dzisiaj też mówiłeś, że sporo czasu spędzasz na pływalni i tak naprawdę można by ciebie też na taką paraolimpiadę też pewnie wysłać. No to tylko powiedziałeś, że nie jesteś tym zainteresowany póki co. Tomek Golob gdzieś tam też po tym ciężkim okresie został zagospodarowany i pewnie będzie dalej w kolejnych latach gdzieś tam się odbudowywał jeszcze bardziej, bo chociażby to, że pracuje w telewizji, więc to jest takie też znamienne i fajne, że was jako takie przykłady można też pokazywać, że mimo wszystko, mimo tego cierpienia, tych niepowodzeń, jednak jesteście doceniani i macie to swoje miejsce gdzieś tam w życiu i chcecie to robić po prostu, jesteście zadowoleni z tego wszystkiego. No jest z nas kilku, którzy sobie gdzieś tam po tych ciężkich kontuzjach poradzili i tak jest faktycznie. Rafał Wilk to w ogóle dla mnie jest historia też na film i nie chcę obrażać Rafała, ale myślę, że robi większą karierę teraz niż podczas jazdy na żużlu. Krzysztofie, chciałam cię zapytać o to, czy zadzwonił do ciebie już nowy szef żużla i co dalej z twoją rolą eksperta? Tak, zadzwonił. Mówię z uśmiechem, ale to z Maciejem Glazikiem już współpracowaliśmy wcześniej. On był, uczestniczył i miał bardzo ważną rolę przecież wcześniej, więc wiele razy rozmawialiśmy i znamy się od dawna, więc tylko po moich gratulacjach zadzwonił i oczywiście zadeklarował dalszą współpracę, ale szczerze mówiąc to jest taki przykry moment, no bo kiedy Marcina już nie ma, to musimy się z tym oswoić i to taka nowa sytuacja i trochę przykra i lekko smutna, więc myślę, że wszyscy potrzebujemy trochę czasu w tej redakcji też, w tej grupie, żeby się z tą nową sytuacją po prostu oswoić. Kończąc, cieszę się, że byłeś tutaj obecny w tym Zakopanem. Trochę było w tym przypadku, bo się spotkaliśmy, ale fajnie, że mogliśmy tutaj spędzić te dwa dni i no i co, mam nadzieję, że jak zaproszę cię za rok, to być może też uda się znaleźć czas i tutaj przyjedziecie do Zakopanego i będziemy dalej dyskutować i rozmawiać nie tylko o żużlu, ale o wielu innych rzeczach. To ja dziękuję. Faktycznie, no nie ma przypadkowych historii, więc to tak miało być, ale to ja dziękuję i jestem, szczerze mówiąc, tu jesteśmy z żoną, z rodziną, jesteśmy wspólnie pod ogromnym wrażeniem, bo gdybyśmy tu nie byli, to byśmy nie wiedzieli, jak to jest profesjonalnie zorganizowane, dobrze, świetnie, same superlatywy. I nie mówię tego dlatego, że się znamy od lat, ale faktycznie tak jest i możemy sobie porównać wiele różnych imprez innych, to nie wiedzieliśmy, jak to wygląda tutaj, a jesteśmy absolutnie pozytywnie zszokowani i serdecznie wam, tobie Macie, gratulujemy, bo robi to na nas, zrobiło to na nas wszystko, co tutaj się dzieje, ogromne wrażenie.
Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.